Jakie firmy określamy mianem przedsiębiorstw energochłonnych i jak te podmioty mogą poradzić sobie z rosnącymi cenami energii elektrycznej? Nazywam się Sergiusz Kurdybacha i w dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć właśnie na te pytania. Kwestia przedsiębiorstw energochłonnych zyskała na znaczeniu w 2022 roku, kiedy to kryzys energetyczny mocno uderzył w polskie firmy, a rosnące ceny prądu i gazu zagroziły rentowności wielu z nich. Część przedsiębiorców została zmuszona do ograniczenia produkcji, zawieszenia działalności lub całkowitej rezygnacji z prowadzenia swoich biznesów. To znowu przełożyło się także na likwidację wielu miejsc pracy i lokalny wzrost bezrobocia. W odpowiedzi na nieciekawą sytuację na rynku energii rząd przyjął ustawę dotyczącą programu wsparcia przedsiębiorców w latach 2022-2024, skierowaną głównie do firm, które ponoszą największe koszty zakupu energii i gazu. Przedsiębiorcy przyznają, że rządowa reakcja jest spóźniona, a środki oferowane w ramach wsparcia nie wystarczające. Mają też świadomość, że proponowane rozwiązania są doraźne i tymczasowe, a po zakończeniu programu ich firmy i tak będą musiały się zmierzyć z wysokimi cenami energii elektrycznej. Dlatego wielu z nich nie czeka na zewnętrzną pomoc i szuka własnych sposobów na redukcję rachunków. No dobrze, zarysowaliśmy nieco tło sytuacji, ale teraz pora określić, czym dokładnie charakteryzują się przedsiębiorstwa energochłonne. To zakłady, w których koszty zakupu energii elektrycznej i gazu z ziemnego stanowiły co najmniej 3% wartości produkcji przedsiębiorstwa w 2021 roku lub 6% wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 roku. Dodatkowo co najmniej połowa przychodu lub wartości produkcji firmy powinna pochodzić z działalności określonej kodami PKD lub PROTCOM, wymienionymi na liście branż szczególnie narażonych na skutki kryzysu. Ich pełen wykaz został opracowany przez Komisję Europejską. Warto pamiętać, że przedsiębiorstwa energochłonne występują w różnych sektorach, m.in. takich jak sektor budowlany, hutnictwo, ceramika czy też produkcja nawozów. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań zwiększających niezależność przedsiębiorstw jest fotowoltaika, która umożliwia firmom oszczędzanie na różne sposoby. Pierwsza możliwość to oczywiście budowa własnej instalacji, która będzie generować energię bezpośrednio na potrzeby przedsiębiorstwa. Co ważne, firmy mogą wybrać wygodny model finansowania, gotówkę, leasing lub dzierżawę instalacji, która oczywiście nie wymaga wkładu własnego. Natomiast w przypadku, gdy firma nie ma odpowiednich możliwości montażowych na swoim terenie, może skorzystać z alternatywnego dostępu do energii z fotowoltaiki i zdecydować się na umowę VPPA. Jest ona zawierana bezpośrednio pomiędzy wytwórcą energii z OZE a odbiorcą, czyli przedsiębiorstwem. Temat kontraktów VPPA mój kolega Robert rozwinął już w jednym z poprzednich odcinków, do którego link znajdziecie w opisie tego wideo. Jak widzicie, rosnące ceny energii dotykają praktycznie wszystkich, od małych firm po duże energochłonne przedsiębiorstwa. Czy można tego uniknąć? Czy można ograniczyć wydatki na zakup energii bez konieczności redukowania etatów lub ograniczania niezbędnych inwestycji firmy? Na pewno. A jednym z takich sposobów jest inwestycja w odnawialne źródła energii, w tym m.in. fotowoltaikę. Na dzisiaj to już koniec, a jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka z serii OZE dla biznesu, kliknijcie subskrybuj. Do zobaczenia!